O, zaraz gemika dostaniemy, dobra. Pierwszy gemik na streamku dzisiaj. Jeszcze póki co wykopałem, nie wiem, 6 gemów. Jeden był na HP, a reszta na jakieś boki albo szczęście. Zobaczmy co na streamie. Czy odda, czy nie odda. No. Zajebiście. Dobra, to możemy sprzedać. Dobrze, dobrze zaczynamy. I jak tu serwerek wygląda? No już widzę, że powbijali jakieś tam 50+. Nie ma jeszcze nikogo, kto przeskoczył już ten 70 poziom. Dużo osób pewnie się zatrzyma na jakimś 67, 8 levelu. Właśnie przez to, że się... To jest konsekwencja tego, że się robiło awkę na jakimś niższym levelu. W sensie na niższym klaserze, no i na niższym levelu generalnie też. To jest konsekwencja tego, że dzisiaj może większości osób braknąć awki, żeby wbić 70 level i polecieć dalej, bo od 70 jest kluczyk. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tak obecnie się prezentuje topka. No wiadomo, masa ludzi niestety skończyła grę. To też w sumie nie poruszyłem tego tematu na odcinku, ale to też pewnie poleci na YouTube'a, więc no poruszę chcąc nie chcąc. Dużo osób skończyła grę takich, które mogły tu zawojować, na przykład Universe. Widziałem, że pierwszy dzień skończył z poziomem, o dokładnie, z takim poziomem skończył, zobaczcie. Już się tu przygotował chłopak. Złota rameczka. No ale niestety 16 level, przeczytałem opis na czacie. Tak, no widziałem ten opis. No i niestety, no, Universe tu akurat jest osobą, która pobiła rekord pierwszego dnia w ogóle wszechczasów. Myślałem, że może na W60 jeszcze mocniej pociśnie, jak mu będzie szczęście sprzyjało. No ale ciężko było. No Davalon tak samo. Davalon tutaj wczoraj chyba też z jakimś 16 levelem skończył. Masa tych osób, które na pewno mogły zawojować w topce. No to nie zawojowała. No nie ma co mówić. Nie wiem jak Turor. Czy Turor się poddał, czy nie. A nie, Turor widzę, że coś tam gra. To może się nie poddał akurat. Turor coś tam próbuje. No ale no, wiadomo jak to wygląda. Niestety było to troszeczkę słabe. Dzisiaj sobie zaczniemy przede wszystkim od klikania klaserka, bo musimy nadrobić. Mam tutaj na tym Discordzie gildyjnym, widzę, że wysyłają niki co chwilę jakichś osób, więc sobie będziemy kopiować. Przy okazji poubieramy się w gemy. Bo to też jest ważne. Mam trochę golda, to możemy w sumie... to możemy w sumie spróbować jakiegoś gema znaleźć. Mamy na HP, no to się wiadomo, że przyda. Do broni czekam na zrękę. No właśnie, co do tych opisów, no to ja tak samo. Ja też specjalnie tutaj sobie ustawiłem start w cudzysłowie, no bo... No nie oszukujmy się, no nie można tego nazwać startem, nie? Przy okazji tak... O, jest zręka? Tak, to jest zręka. Ty, to może od razu jakieś lożki zrobimy, tak szczerze. Zobaczmy. Siłka niestety. Możemy to szczęście wrzucić na razie. Co my mamy w tych lochach? Tu mamy woja, tu mamy żywiołaka ognia. No, to powiedzmy... Potem się podmieni. Jak będzie cokolwiek, bo to chyba powinno wystarczyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz co? Nie wiem, kwiczasty. W sensie, no ja to akurat rozumiem, no. Pewnie taki Universe tam załadował masę kaski. No a coś takiego się stało, no to podejrzewam, że... Przelewy zostały cofnięte, no i cześć, nie? No bo co innego robić? Dobra, no to co mówiłem, akurat... Tu z gemikami ładnie pociśniemy. Jeszcze dzisiaj oczywiście nic nie ruszałem. Dzisiaj jeszcze nic nie jest zrobione. Musimy tutaj, przypominam, zrobić jak najwięcej lochów, zanim w ogóle ruszymy awkę. Więc to jest istotne. Tego magusia czy pokonamy? No on ma 4 levele więcej od tego woja i jest magiem, ale dobra. Ej, siedzi i dał nam prawie cały level. Super. Zobaczmy, czy ten 30 możemy wbić. Sianko Angis, witam. Troszkę golda też nam leci z nich. To akurat plus. Tu mamy 50, tu mamy 48. No ten troll może jeszcze siądzie, może jeszcze by się udało. No gemy by na pewno lepsze się przydały. W sumie to mam golda. Poleciało mi z tego bossa, to możemy spróbować. Jest siłka, wrzucę na razie. Zajebisty rozkład statystyk swoją drogą. Witam cię Seba, witam. Inta, czy mamy jakiś wolny slot jeszcze? Nie, nie mamy.
Dobra, to na razie opluję, jeszcze mam na jednego, cyk, dobra, jest ręka, pięknie. W rękawicach nie mam slotu, ale to na razie też oleję. Teraz się będziemy bić z wojownikiem, czyli śmiało mogę tą inteligencję podmienić na zrękę. I to możemy sobie na razie sprzedać. Dobra, lecimy dalej. Witam cię, rozumu. Witam wszystkich. Jeszcze właśnie. Co do... Jaki był top level wczoraj? Wiesz co? Tak jak mówiłem na odcinku, ja za bardzo topki nie śledziłem, bo... W ogóle zobaczcie, jak szybko teraz. Jeden gaming taką robotę robi. Mamy 30 level, od razu będzie kolejny loszek do zrobienia. Ja topki jakoś bardzo nie śledziłem, ale chyba 28, więc no mówię, tak jak wspomniałem na odcinku, żadnych rekordów, nic takiego nie było na tym serwerze, no w sumie się nie dziwię, w ogóle cud, że co niektórzy awkę zrobili, to w ogóle chyba to jest najważniejsze, tak szczerze. Na jednym screenie widziałem, że był jakiś zwiadowca 31 level, ale nie wiem, czy to było przed północą, czy już po północy. Ale no 28 to był max. I zacząłem mówić i mi donate przerwał. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to musicie tu zdecydowanie pomagać, bo jak mam być szczery, to dzisiaj spałem tylko 3 godziny. Dlatego, że co prawda się położyłem już tam jakoś pół do pierwszej, ale nie mogłem usnąć do trzeciej z tego wszystkiego. Ty, czy my zrobimy w ogóle tego? No nie, tu już chyba nie. Tu musimy następny kluczyk, ale zanim ruszymy awkę, to koniecznie robimy ten klaser. Także no nie kolorowo. No naprawdę, przysięgam ci, aż mnie nosiło, Ewald. Naprawdę tak było. No a musiałem wstać o 6, bo na 8 jechałem na uczelnię, więc mówię, 3 godziny dzisiaj było spane. Dlatego też taki przymulony byłem na tym odcinku i generalnie jestem przymulony, więc... Musicie wybaczyć, jak jakąś głupotę zrobię. No ale dzisiaj taka chillerka, no spokojnie sobie poklikamy. Dobra, mówię, będę tutaj leciał z tego, co mi... Co wysyłają na takim specjalnym czacie. No tu widzę, że nawet jakieś niskie levele. Ale polecimy ze wszystkim, zobaczymy. Oczywiście też topkę poprzeklikuję. Kurwa, co jest? Chyba za wysoko trochę. Może teraz jakieś 750. O, 30 golda. Znalazła się skarbonka. I to jaka? O, i przegraliśmy. Kurwa i siła. Jezu, jak ja kocham te pierwsze dni, jak ja kocham po prostu... Kocham to dropienie tych gemów. O nie, już nam się kończy, ale jeszcze może na jednego gema da. Da? Da, dobra, git. Sianko, Leszku, co to za fajny serwer? O, z ręka. Co to za fajny serwer? Serwer 60. Wykwintny start. Że tak powiem. O, ten w sumie daje trochę, ale nie dużo. Ja tak szukam kogoś, żeby chociaż 25 dawał. Jak potrzebujesz na siłę, to ci właśnie lecą na zrękę, nie? Tak to działa. Dobra, jest HP, ej. Jak się jeszcze trochę wzmocnimy, to jeszcze może tego pokonamy. Tego bossa. Rękawice kupuj? No tak myślę, ale poczekaj. Czy ja już go bym nie zrobił? Siadły gemiki ładne. Jakieś odrodzonka. O, mamy to, dobra, jest epic. Epic niestety bez dziury, więc bezużyteczny. Chociaż no fajny jest, no ale bez dziury to nie ma co. Ale mamy dwa gemy za to, czyli robimy tak, cyk. I poszukamy sobie jakichś rękawic. Z gemikiem. I tak zaraz będzie znowu trzeba przebieranie robić, ale to na spokojnie. Możemy obejrzeć tą walkę jeszcze. Ciekawe, ile odrodzeń trzeba było. Nie no, ja pamiętam, jak się tym łowcą demonów grało na W57, jak ja go tam testowałem, no to tamte lochy, no to giga łatwo padały, nie? To jest akurat łatwe. Dobra, te rękawice teraz. Nie patrzę na nic innego na razie, tylko rękawice mnie interesują. Tu coś mamy, siła szczęścia. Inteligencja. Inteligencja znowu. Kurwa, 200 osób i tak siedzi. Witam wszystkich serdecznie. Nie jest to co prawda 500 jak wczoraj,
No ale fajne. Gameplay też nie jest na tak wysokim poziomie. Wczoraj oglądaliśmy, jak grzybek się kręci przez 2 godziny, to nie ma co się dziwić, że tyle osób było zainteresowanych. Napisali coś w końcu? Nie, nic nie napisali. Dobra, sprzedaję, jeszcze mam na jednego gema. Proszę, no coś No cóż. Czekajcie, może jeszcze tego ziomka wyfarmimy. Jednak grzyb na pół ekranu lepszy. Nie, no też na pewno dużo osób po prostu zrezygnowało z gry na tym serwerze i go mają w pizdzie. No nie dziwię się, nie dziwię się. Ja jeżeli bym tutaj skończył na 10 poziomie, tak jak dużo osób zrobiło wczoraj, bo po prostu nie było w stanie grać, to ja też bym już, to nawet bym was nie pytał o zdanie, tylko po prostu bym sam zrezygnował. No ale że jako tako udało nam się ten pierwszy dzień uratować, no to jeszcze coś tam próbuję. Po streamku sobie zobaczę, jak tam komentarze pod filmem i zobaczymy, co zrobimy ciekawego. Jak tam ten klaserek przy okazji? 45, no to już ładnie. No ale jeszcze bym chciał może z jeden loszek zrobić, nie? Co myślicie? Jeszcze... Kogo my teraz mamy? Zwiat, 56 level, no 6 leveli więcej aniżeli tamtej. No ale jak zdobędziemy jeszcze jednego gema, to on może klęknąć przed nami. Janko Sniper. O, Żul Maguś, Polak. Kradniemy od Polaka. Nic tak dobrze nie smakuje, jak Polaka z Golda ograbić. Dobra, mamy na w rękawice gemik. No i co, jak tu w ogóle... O, jubiler nam wpadł, fajnie. A! Jeszcze musimy... W sumie to go już docisnę do końca. Jak gąbkę. A, już przestał dawać. Jeszcze potrzebuję 5 golda, żeby jeszcze gemika zacząć kopać. Dobra, jest. Jeszcze byśmy mogli zrobić w sumie tego hazardzistę, tylko ja teraz golda nie mam za bardzo. Dobra, no spróbujemy na razie coś tam machnąć tego sukuba. On by nam dał może 32 level, albo na pewno bardzo blisko. Nie patrzę na razie SF Toolsa, na razie tak poklikam sportowo. Czy będzie restart, jak myślisz? Nie, restartu wydaje mi się akurat, że na pewno nie będzie. Jeżeli miałby być restart, to już by dawno była o tym informacja. Poza tym, no widzisz, no niektórzy ludzie dalej grają, niektórzy ludzie nie grają. No ciężko, ciężko z restartem akurat. Dobra, siedzi. Ej, dał nam ten 32. Sianko, myśli. Jak sądzę, czy coś dostaniemy, czy nie? Nie wiem, nie wiem. No nie chcę się wypowiadać, nie mam zupełnie pojęcia. Ja myślę w ogóle, że dzisiaj to oni już jakiś statement dadzą, powiedzmy o 12 czy o 13. Ale no, jak widać, niestety nie. Dobra, troszkę golda za niego znowu dostaliśmy. Teraz mamy znowu zwiada, czyli tak, 32 level, klasera 46%. Dobra, ja bym poszukał teraz tego klucza do trzeciego lochu. Co mam w ogóle za misję? Pobij przeciwnika. Aha, kalendarza nie ruszam, dlatego że ten kalendarz jest słaby, a jutro powinienem mieć tego z expem, więc kalendarz skipuję już od samego startu. Jakby też ktoś tam był ciekaw. Żebyśmy tylko dużo awki nie zmarnowali na ten klucz, proszę. Kurwa. Nie drażnij mnie. Dobra, jest klucz. Tragiczna misja, no ale... Ale jest kluczyk. Zobaczmy. Cyk. 32 level. Dobra, tutaj to my robimy na początku tak o. Bez problemów żadnych. Dokładnie. Dalej, no to oni nam nie dają za dużo expa na razie. Ale coś tam zawsze wpadnie. Na 35 szukamy potek XXL. I też bym zrobił w sumie przebieranie na 35. Ciekaw jestem, czy tym lochem dobije 35, tak szczerze. Może i by się udało, jakbyśmy potem coś tam docisnęli. No 60 level, do 60 levela przeciwnika jesteśmy w stanie go zrobić. Cyk, mamy jakąś klatę przy okazji.
Muszę jeszcze pamiętać, a jakie mam w ogóle na dzisiaj wymagania? O, nic nie napisał o ulepszeniach. To co, to dzisiaj chyba cały gold w postać leci, nie? Jak myślicie? Chyba się nie obrażę. Lecimy dalej. Jezu, ale te odrodzenia dupsko ratują. Piękna sprawa. 34 level. Teraz mamy 54. Jeszcze jego zrobimy. On nam da jakiś epic. A tak, Radnarek, to co ty wysłałeś, to oni napisali już dzisiaj w nocy, tam chyba w pół do drugiej. Tak, tak, to ja to widziałem akurat. Ale to nie jest jeszcze oficjalna informacja, nie? Dobra, przyciśniemy tu trochę. No padnij, żeż Boże. 60 level nam padł tak szybko, a 54 jeszcze wojnie chce. Nie no. Pierdolca dostanę. Dobra, siedzi. Kurde, brakło nam trochę. Posępny wilk, to jest zwiad i zobaczcie, też poziom 60. Kurwa mać. Czemu to nie ma slota? Chyba lepiej go założyć na loch, tak szczerze, nie? W sensie, bo ja się zaraz będę przebierał tu tak ogólnie. 46% mam klaserka. Ja się tu będę zaraz przebierał tak ogólnie. Ale chyba go lepiej założyć, bo zobaczcie, więcej obrażeń, więcej procent na kryta i tylko nieco 1500 HP tracimy. Także na moment go założę. Żeby jeszcze zrobić ten loch. Powinno to oddać. A ile w ogóle średnich on nam daje? No właśnie, górny 126 i 20 średnich, sporo. Powinniśmy z nim zrobić wilka. Tak, tak, no, myślę, żeby jeszcze z nim tu właśnie zrobić tego. No to jest 60 level, więc w teorii powinien paść, tak jak i tamten poprzedni. Sprzedam go, ale to później. Wiecie co? Żeby tu tak nie klikać na pałę, to może odpalmy tego SF Toolsa. 0,46 mamy na niego. To jest bardzo mało. Bardzo malutko, ale... Ty, a jakbym po prostu zrobił tak, że poszukam teraz broni... Chociaż ciężko będzie znaleźć lepszą, ale po prostu z gemem. Znalazł gema do niej. Zrobił jego i potem zrobił przebieranie. No tu mamy minus 5, ale z ręka na plus. Dobra. O, pięknie, ale się udało. Cyk. No i teraz chociaż HP trochę straciliśmy. No tak, bo my tu w sumie mamy... Mieliśmy dużo wytrzymałości. Ale dobra. Sprawdźmy teraz, czy to w ogóle było mądre, co ja zrobiłem. No, teraz już prawie 2%. Dobra, no, teraz już sensowniej można to klikać. 1,5% wzrosło około. No, i mamy to. I prawie 36, zobaczcie. Czy ja chcę ten 36 dobić? Jakąś jedną misyjką. A czekajcie. A ile mamy na tego? Ja pierdolę. To się nie kończy na początku. 0,13. No nie, nie. To już nie ma co. Dobra, czyli zrobimy tak. To mi dobije? Nie. Jeszcze będę musiał jedną zmarnować. To mi dobije. Kurwa, jeszcze nie? I Chrystusie. No ale dobra, niech będzie. 36 level mamy. I te... A, w sumie to... Przecież mogłem potek XXL poszukać.
i spróbować tego woja machnąć, jak już chciałem coś takiego robić. No mówię. Błędy niewyspania. Nieważne. Lecimy. Odświeżę jeszcze tutaj, żeby mi na pewno czytało ten level, który mam. I robimy całkowity re-equipment. Okej, tu mamy na samą zrękę 46. Niech będzie na razie. Nie wiem, czy to w sumie jest git, ale kurde inta, szkoda. O, i siła. No ale zobaczcie, o wiele lepiej już lecą te podki XXL niż na jakimś tam 32 levelu. Dobra, czekajcie. Musimy od razu gemy tutaj wymieniać, bo widzę, że jakiś pajac farmi. Także trzeba się ubrać, bo pewnie dzięki temu, że gemów nie mamy, to dał radę. Kurwa no, tylko jakby leciały jakieś dobre. Chciałbym tu założyć już taki komplet, powiedzmy. Dobra, jest zręka. Chociaż zrękę to ja bym chciał do broni zostawić tą jedną. To na razie się wstrzymam. Jaki jest sens tego serwera, jeżeli go nie restartują? Nie wiem, to nie do mnie pytanie akurat. Jest wytrzymka. Dobra, niech będzie tak na razie wyjebany. Czy te itemki musimy pokupować? W sumie my zaraz kogoś wyharmimy, to wyjebane jajca. O, dobra, jest to. Tego na razie nie kupuję. Dobra, czyli powiedzmy, że gabinet magii mamy zaliczony. Lecimy dalej. Tutaj raczej, żeby taką giga... W sensie, no giga, o wiele lepszą znaleźć, to zobaczcie, no ta mi daje plus 8 niby. No ale to są jakieś grosze. To może sobie odpuścimy, bo my jeszcze musimy... A, napisali ci, Eskelo. Bo my jeszcze musimy tutaj gemiki znaleźć, nie? To może tą broń odpuścimy, dobra, czyli na razie jeszcze 3 itemki. Znowu na wytrzymałość, dobra, chuj, niech będzie. Skoro broń odpuszczamy, to nie będę się tu przebierał teraz godziny. Plata i buty jeszcze. Zręczność, szczęście, takie pół na pół. No przyda się trochę tego szczęścia, nie? A, wezmę. Bo będę szukał i szukał. Dobra, teraz klata. Speedrun po klaty. Znowu na wytrzymkę. Dobra. Zrobimy tak. I oczywiście teraz będą nam lecieć same gemy z tą. Same gemy na zrękę, żeby to zbalansować fajnie. O, mówiłem? Łatwiutko. Okej, lecimy po pierwsze po golda, a po drugie po jeszcze klaserka. Może dobijemy 50 pro, tylko ja jestem rozebrany, muszę trochę niżej. Bo ja bez gemów jestem praktycznie. Lol, dawno nie patrzyłam na cokolwiek związanego z Shakesem. Jaka profesja jest teraz najlepsza? No tak overall to chyba Demon Hunter. Detoxicatio. Demon Huntera bym ci polecił, bo... No tak... Zależy też pod jakim względem najlepsza, ale Demon Hunter jest taki najbardziej zbalansowany. W sensie takim, że... Jest i dobry do lochów, i dobry do PvP. Czy będę klikał dzisiaj Elevator, ale gdzie? Na W60? No myślę, żeby kliknąć, ale my i tak go za dużo nie... Ty, bez kitu, ja go tu w ogóle nie odwiedzam. Kurwa. Ty. To się samo odbiera, czy ja po prostu przegapiłem? Wie ktoś? Muszę ja odebrać? A, czyli po prostu mi przepadło, rozumiem, tak? A, no to fajnie, że tak to działa. Fajnie, fajnie. Możemy w sumie trochę porobić, zawsze to jakiś goldzik wpadnie, no ale my tu, no zobaczcie, my tu za dużo nie zrobimy tego elevatora. No i już stop tak naprawdę. Ale powiedzmy niech będzie. Na jednego gema uzbieraliśmy. No i jest tu gem na siłę. Fajnie, fajnie. Ile klasera? 47 i... Nie, za wysoko, za wysoko.
Ej, bez kitu, giga to jest męczące. Chyba na W58 o wiele łatwiej to szło. O, proszę bardzo. To nam tutaj dopomógł w potrzebie. No i z ręka poleciała, ej. Jak ukradzione od dobrej osoby, to od razu dobry gaming leci. Może teraz padnie to? Zajęli mu chyba, wiesz, profesor. Tam było niecałe 10 tysięcy. Tam 226 HP, no nie, no proszę cię. Ej, no mamy na jednego i drugiego po 1,60, no to musi paść. I przy okazji sobie, dokładnie, dobra, 37 level. I przy okazji sobie za tego golda pokupujemy gemy, w sensie poskipujemy. Oj. Ty no, trochę odrodzeń było potrzeba. O kurwa, dużo nawet. I nam jeszcze jakieś gówniane rękawiczki poleciały, co nawet jednego gema będziemy mogli tylko skipnąć, ale jest HP, okej. Ubiedy. No i teraz powinniśmy tego znowu zrobić. Bez problemu. To jest w ogóle który? 9. Mamy to. I fajnie golda dał. Spoko. I chyba tego bossa też zrobimy. Może jakiś epic poleci fajny. Wykrzyknik song Gildionka, jak chcesz zobaczyć nazwę. Mister Eskelo, no właśnie poniekąd mamy. Ale jak widać, ten ziomek nawet tego nie potrafi dobrze ogarnąć, więc... Niestety. Dobra. Tu niech mi się coś tam kopie w międzyczasie. Czyli tak, jesteśmy full ubrani w gemy. Jak to teraz wygląda? Poziom 70 wojownik. Ej, my zaraz będziemy mogli następny klucz dostać w ogóle. Jak my tą bestię chyba pokonamy już. Jak się nie mylę. I on dał nam też epika też, więc w ogóle tutaj dwa w jednym. Dobra, może sprawdzę procenty najpierw. Chociaż no ciężko już cokolwiek zmienić tu ewentualnie. Chyba trzeba po prostu przycisnąć. Ale 0,71, no to mało, ale musimy to zrobić. Broń może zmienić. No w sumie. W sumie brońki już trochę dają, no bez kitu. Jakby się trafiła jakaś fajna kusza na zrękę z dziurą. Tylko no to znowu gema na zręczność szukać, to nie wiem czy to jest warte. Ja wiem, no ja widzę jak tu mam ogólnie HP, no ale mam tej zręki jednak więcej, nie? O 300. Jeden gemik na zręczność by się przydał, no ale profesor, ja teraz z gemami nie mogę wybrzydzać, bo widzisz, że słabo z goldem stoimy. Także biorę co dają po prostu. Ale górny jest mniejszy, 13 niby średnich na plus, z ręki, no chyba obrażeń będziemy mieli generalnie na plus. Tak mi się wydaje. Dobra, czekajcie. Uj, sportowych z 50 grzybków, a nuż się uda, że padnie. I polecimy dalej po prostu, potem może tą broń weźmiemy najwyżej. No ciężko, ciężko. O! Nie, no to jest takie 50 na 50. Ej, wkurwiać mnie to zaczyna, powiem wam szczerze. Dobra. Cyk, no i teraz się bawimy. Teraz się bawimy z gemem na zrękę. Nie wiem, czy to było najmądrzejsze, ale... Ale niech będzie. Nie no, przecież to jest naprawdę jakiś żart. Psycha to już klęka.
następny na HP. Dobra, może teraz poleci. Siemanko, smyku. Dzięki. Kurwo, jebana. Dobra. Teraz ty padasz, bo mnie chuj trafi. A zobaczmy, ile to w ogóle dało. Bo to też jest ciekawe. Miałem na niego 0,70 przed zmianą tej broni. I zobaczmy. Nie no, trochę dało. Teraz mam ponad 2%, okej. Bo już miałem wyzywać, że nic mi to nie pomogło, a tyle grzyba poszło na te gryfy jebane. Kurde, 2000 tam, dobra, siedzi. Prawie 40. A na tego drugiego ile mamy? 0,37 na poczwarę. No chcemy dobić 40 level po kluczyk. Golda mi poleciało troszkę, możemy dobić tutaj 200 podstaw. Tu możemy 175. Szczęścia na pewno musimy podbić. Dobra. Zobaczmy tą walkę jeszcze. Okej. Szkoda, że bez dziury itemek, no ale nie można mieć wszystkiego. Dobra, no teraz musimy tego pokonać. To jest zwiad, no ze zwiadem w teorii powinno być łatwiej. Trochę odrodzeń, on jakiś uników jak nie porobi to... Chociaż w sumie nie wiem czy łatwiej. W sumie może i z wojem łatwiej. No procenty niby niższe na niego, ale... Co zrobić? Czy będę grał na pierwszym europejskim, jeżeli numeracja się zacznie od nowa? I jeżeli faktycznie coś takiego powstanie jak serwer pierwszy europejski, to tak, no, będę grał, ale jeszcze nie wiem. 0,40 na niego, to nam nie dało za dużo to. Te wydanie golda w te staty. Kurde, zastanawiam się, czy to mawką nie dobić, bo już trochę zrezygnowany jestem. Powiedzmy, że jeszcze z 50 sportowych grzybków może się uda, jak nie to... To aweczką dobijemy ten 40, bo... O kurwa, dobra, ty, 41 od razu. Siadło. Oj, to nie to. Sorry. Poczwara. Jak sprawdzasz szansę? Na SF Toolsie, Capollo. Jak sobie wpiszesz SF Tools Neutral, to ci wyskoczy poradnik do tego. Mógłbym wstać i pokazać bluzę, jaką mam na sobie. 5 odrodzeń? O, nawet nie zwróciłem uwagi. No, git, git. Tak miało być właśnie. Dobra, szukamy tego kluczyka teraz. I chuj. Tyle było strzymania kalendarza. Czemu to gówno się za każdym razem wyświetla? Jak się wchodzi do tej... Nie, już się nie będę denerwował. Jeszcze teraz kluczyk nie poleci przez pół paska. O, jest elegancko. Powiedzmy, że krótszą, bo są podobne. No, zobaczcie, klucza nie ma. Elegancko. Dziękuję. O, nadal nie ma klucza. Co to się dzieje? Ty, a czy ja dobrze patrzę w ogóle? Nie, no dobrze. No nieźle.
Zobaczcie. O, proszę bardzo. No, jeden pasek poszedł już. Początek był dobry. No, ale po tym już niekoniecznie. Dobra, no ale nic. 42,5, lecimy. Teraz musimy 50 dobić. Jakoś. Zrobimy lożki i chyba znowu jakieś przebieranie. Nawet się nie odrodziliśmy. Ale to jeszcze padnie szybko. 50 i kasacja. Nie no, 50 i coś tam dalej. Nie, na pewno zatrzymamy się gdzieś, jeżeli dobijemy w ogóle taki level, to gdzieś w okolicach 70. 68 myślę, coś takiego. Zwłaszcza przez to, ile teraz awki zostało zmarnowanej. Uwielbiam wkurwionego Patryka przy tym. Czekajcie, który to jest level? Dobra. Kurde. Obejrzymy. Myślałem, że trochę będę musiał przycisnąć Entera, ale padło szybko. Nie, mnie na ogół ta gra właśnie... Mnie najbardziej wkurwiają początki, pan Pompa. Ja powiem wam szczerze, że naprawdę. Ja nienawidzę startować na nowych serwerach. Gdybyście, kurwa, nie lubili tak tego oglądać, to ja bym sobie siedział i klikał ławeczkę na swoim Magusiu 450 level i bym miał wyjebane kulki. Przysięgam wam. Ja nienawidzę początków właśnie, bo to jest zawsze tak denerwujące. Tu tego golda ci ciągle brakuje, tu te gemy nie lecą, tu to, tu tamto. No kurde, ileż można. No to wiadomo, że kontentu z poziomów 500, w sensie no, z postaci z poziomami 500 się nie zrobi za bardzo na kanał. Ale ja uwielbiam, jak już się właśnie taka chillera zaczyna. Teraz moim ulubionym momentem jest stopowanie lochów. Jak się zaczyna stopowanie lochów, to jest coś pięknego. Klikasz tylko awkę i masz wyjebane. Ja tylko powiem, że gry to rozrywka, która powinna wzbudzać radość, a nie wkurwienie. Powiedz to graczom LoLa. Nie no, ja lubię tą grę, ja lubię tą grę. Ja jakbym jej nie lubił, to bym w nią nie grał. To oczywiste. Kurwa, ile odrodzeń, co jest? Ale no, ten pech po prostu irytuje. Dobra, dawaj jakiegoś epika z dziurą, bo... rozdupcę coś zaraz. Który to jest level? 7-4, tu mamy 8-6, no jeszcze ten i może nawet następny by padł, powinien paść w zasadzie. Dobra, siedzi. I epic jaki? O, bez dziury. Kto by pomyślał? Spokój. Spokój ma być. Następny 8-2? To w sumie nie wiem. Ty znowu... Ja pierdolę, co tu się dzieje z tymi odrodzeniami? To nie wiem, czy go ubijemy. Kto to jest? To jest zwiat. Sprawdźmy to. Jak nie, to najwyżej przebieranie, bo już trochę tych leveli wpadło. 0,05 na niego. Dobra, przebieranie. Ale już nie rusza mawki. Gdyby nie tyle poleciało... Gdybyśmy nie tyle zmarnowali tej awki na ten klucz, to bym tutaj leciał do 4,6, żeby jeszcze ten level docisnąć jeden, ale... Ale już oszczędzam tą mawkę w chuj. Tak, tak, no właśnie kowala jeszcze nie mam. To, właśnie, i to jest to tak samo. 90 level, zaczynasz mieć kowala. Już cię nie interesują, że musi być itema z dziurą, bez dziury. A na początku to jest dramat. Dobra, wymieniamy itemy. Po co ja to... Nie mogę sprawdzać bez dziury, bo poleci jeszcze idealna, tylko nie będzie miała dziury i się tylko zdenerwuje. Sprawdzam tylko z dziurą, to już jest taki odruch po prostu. No nie bardzo, nie bardzo. Tu zręczność szczęście znowu. Wiesz co, nie wiem, bardzo możliwe, że może być mocny, bo wiesz, teraz osoby, które zrezygnowane opuściły W60 przez ten pierwszy dzień,
mogą po prostu czekać na coś nowego, no i wystartują sobie na takim pierwszym europejskim, nie? Przez to, co się stało, W60 może być dość słaby, na pewno będzie na wyższym poziomie niż tam jakieś W59-8, wiadomo, nie? O, coś takiego chyba biorę, tylko dużo gemów na zrękę potrzebuję koniecznie. W sumie to mamy dużo itemów na zrękę, więc dobra, biorę, nie ma co w ogóle się zastanawiać. Te gemiki sobie powrzucam. I teraz potrzebujemy zręczności koniecznie. Więc mówię, no, gracze zrezygnowani tym, że start tak wygląda w W60, mogą teraz się przenosić na kontynentalny, jak wyjdzie. Jeszcze jeden na HP będzie gid i teraz całą lewą stronę na zrękę chyba powinienem. Czyli no troszkę kopania przed nami. Ej, przyda się chyba jeszcze jeden na zrękę w takim razie. Tylko nie wiem, czy mi golda starczy. Ale spróbujmy. O kurde, oddało. 101, 101, 100. No, teraz to wygląda sensowniej troszkę. Lecimy. Sprawdźmy procenty w ogóle. 2% na grotę korsarzy, 0,30 na hienę cmentarną. No nie są to jakieś giga duże procenty. Ale zobaczymy. W sensie nie są zasięgi ograniczone. Tylko znaczy to w sumie tak, bo wiesz, u mnie to działa tak, że ja mam nieskazitelną opinię, że tak powiem, jeżeli chodzi o YouTube'a. Więc YouTube nie robi czegoś takiego, że mi sprawdza filmy, tylko oni mnie pytają, czy w tym filmie są jakieś właśnie przekleństwa, czy tam inne rzeczy, powiedzmy w teorii jakieś tam 18+, no i ja zawsze mówię, że nie, jest gitara, nie? No i nie chcę sobie po prostu tego zepsuć, dlatego, a jakbym miał to cenzurować, to też mi się nie chce, więc dobra, siedzi. Także no tak to po prostu wygląda. Zobaczmy, jak to padło. Ale no, jak na przykład wycinki ze streama montuję i wrzucam, no to akurat nie wypikuje przekleństw ani nic, no nie? To tam się jakoś prześlizguje. Powiedzmy. Dobra. 47 level mamy dopiero, ja pierdolę. Zobaczmy te procenty. 0,82 mamy na tego woja siódmego. No to trzeba klikać tego 0,80, no. A nuż się uda, że padnie szybko. Kurwa, kocham tą grę. Piękne to jest. Na ponad 2% wyjebałem 150 grzybów. A na 0,83. Zobaczmy. Zobaczmy, ile odrodzeń, bo to też jest ciekawe. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. To nie tak dużo w sumie. Ej, mamy trochę golda, wiecie? I ja chyba jak tego woja machnę, to dobiję 50 level. Czyli, że będzie weekendzik epicki plus następny loszek. I mam trochę golda, więc na pewno w szczęście będę chciał wrzucić. Ty, chociaż ja tego szczęścia w podstawie to mam w ogóle sporo. Może HP podbiję. Tak, no, serwery zdecydowanie lepiej dzisiaj chodzą. W porównaniu do tego, co było wczoraj. Możemy trochę w boczki wrzucić. Żeby jeszcze też pomogło. Gdzieś do 150 może, chociaż to już trochę kosztuje. Dobra, niech będzie 140. No i w zrękę resztę. Ile mam klasera? 53,5 prawie. Dobra. Sprawdźmy to. 0,70 na hienę cmentarną.
No, czyli jak 0,80 padło za 3 grzyby, to 0,70 za jakieś 10 max pada chyba, nie? Taką mam nadzieję przynajmniej. No dobra, może nie, ale dobijemy ten 50, dobijemy. Nie wiem, czy ten loch mi da, jak nie, no to już aweczką. I potem ten kluczyk następny. Dobra, 15 jeszcze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chuj. Trudno, lecimy awkę. Niestety. Nie, i tak już tego 70 nie wbijemy dzisiaj raczej, więc chociaż na epiku trochę. Na epiku sobie trochę pobawimy się jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Trochę awki pójdzie na to. A jakby tak. Teraz golda nam trochę poleciało. Siemanku buszujący w trawie. Jakby tak wrzucić to. Tą siłkę jeszcze. No bo boli, boli to tak szczerze. Dużo tej jawki idzie. Myślałem, że mniej będziemy potrzebować. Dobra, resztę w HP. Na ulepy to jeszcze z kółka będziemy mieli to spokojnie. Zresztą dzisiaj chyba 8-8 chcą, więc to nie jest jakoś giga dużo golda. Dobra, sprawdźmy teraz. No, teraz mamy na niego 1,30. O ile poleci z kółka? No tak, tak, to prawda. Dobra. Mamy to. Ile odrodzeń? Teraz chyba drugie. Trzecie. Czwarte. Cztery odrodzenia, nie tak dużo. 50 level, okej. Okay. Teraz kluczyk. Proszę, żeby on szybko poleciał. Nienawidzi nas ta gra dzisiaj, przysięgam. Drugi pasek zmarnowany, żeby dostać klucz. No i to już jest ostatni kluczyk, bo zobaczcie. Tutaj mamy toksyczne drzewo poziom 70 i tu mamy strumień lawy poziom 80. Więc musimy teraz 19 leveli wbić tymi lochami, które mamy otwarte. A to akurat będzie giga ciężkie, mając jeszcze tylko jeden pasek awki. Ja dzisiaj no tak, coś jest, na to już odkąd na W55 startowaliśmy, to już było widać, że coś jest z tymi kluczami, że kiedyś to chyba szybciej leciało. Ty, co jest? Ona jest taka mocna? Kuźde. Aż się zdziwiłem. Jaki level max można wbić w drugi dzień? W drugi dzień to już można 210 wbić, jak jakimś berkiem grasz i masz dużo grzybów. Dobra, tak to wyglądało. Lecimy dalej. Jak te uniki wkurwiają. Dobra. Jakoś tam siadło, powiedzmy. Ten jeszcze powinien siąść w miarę łatwo. To jest zwiat. Dokładnie. 53 level.
Okej. To możemy sprzedać. I co my teraz mamy? Teraz mamy jeszcze 88. Oj, to już może być problem. Ale sprawdzimy oczywiście procenty. Nie, 1,60 jeszcze mamy na niego. Dobra, to jeszcze jego klikniemy, nim chyba wbijemy 55, tak mi się wydaje. I na 55 zaczniemy epików szukać w sklepie. Janko Szczurek. Nie, myślałem, że więcej da troszkę. Zobaczmy. Jak idzie? No tak średnio, bym powiedział. Na W57 szło lepiej, zdecydowanie. Dobra. I jak tu w gildii wyglądamy? Jesteśmy wyżej już. Fajnie, fajnie. Dobra, zaczynamy szukać epików. No i teraz poziom 50, odblokowujemy event epicki. Może się tu jeszcze przeloguję, żeby na pewno zadziałał. No i kupujemy epiki z dziurą. I tak naprawdę te lożki będą teraz padać. Teraz już polecimy sobie ładnie z tymi epikami. Na początku to ja bym byle jakie kupował, tak szczerze. Byleby dziurę miały. Czy wszystkie staty, czy jedna stata, obojętnie. Ohoho! Ty, ale oddało. Hello. Tu możemy HP wrzucić od razu. Nie wiem, czy czegoś tu jeszcze szukać, czy może do gabinetu polecieć. Może jeszcze z jeden jakiś itemek. Czapkę już mamy akurat. Nie, akurat na razie gold jest, także szkoda bucików, bo bez gema, no ale niestety. W sensie bez dziurki. No jest trochę takich takich rzeczy, które na to wskazują. Cianko Sherit. Dobra, teraz gabinet lecimy. Ta broń to już wystarczy, żeby te lochy fajnie popchnąć, ale jeszcze ze dwa epiki poszukamy, z dwóch epików. Kurczę, szkoda, że bez slota. No dokładnie, jak chcesz skipnąć epika, to tak samo ci pytają, czy na pewno. Kurde, no ile tych na 3 staty leci. Dobra. I jeszcze coś może. Nawet na wszystkie staty, ja wszystko przytulę. Dobra. Siedzi, teraz gemy. Dobra. Możemy odpalić, niech się kopie. Cyk, jak to wygląda? 1000, no... Chyba jeszcze z jeden na z rękę by się przydał, ale dobra, i tak powinniśmy lożki pocisnąć. Zaczynamy od tego. On nam da jakiegoś epika może fajnego. Dokładnie. I mamy pasek, który nie ma slota. Zajebiście. Zobaczmy. Już skipuję. Sorry, ale jak ja nie patrzę na czat, to wiecie, jak to wygląda. Po co ci ten kielich? On jest do zrobienia osiągnięcia u kowala, bo wczoraj niestety przez te lagi zapomniałem zostawić broni z pierwszego levela, a ten kielich jest chyba z drugiego, więc to osiągnięcie ulepsz itemego razy 10 się dość łatwo zrobi na nim. Ten DH to taki paladyn, no ale DH się chociaż odradza, nie? Nie zrobiłem hazardzisty, możemy to w sumie zaraz zrobić. Bo to też się przyda na lochy. Dobra, jest jakiś pasek, ale to nam za wiele nie da. 50, prawie 7 level. Nie idą te lochy jakoś dobrze, wiecie? Ale to dlatego, że jeszcze jedna z ręka będzie konieczna. Ja sobie jej teraz poszukam, bo troszkę golda mi wypadło z tych lochów.
Normalnie hazardzistę robię... O, proszę bardzo. Normalnie hazardzistę robię pierwszego dnia, ale no widzisz, wczoraj to tu ciężko było cokolwiek zrobić. 101, 109, dobra, to tego 101 podmienimy. O, teraz trochę lepiej. Tu niech się kopie i lecimy dalej. Co my teraz mamy? 9,6 i setny, to ten 9,6 lecimy. No jeszcze troszkę, zobaczymy jak nam będzie szło, ale wydaje mi się, że się zablokujemy za jakieś 10 leveli, więc... No już bliżej niż dalej. Ja też już widzę, że ponad 2 godziny trwa, ja nie lubię takich długich streamów, bo już mi plecy zaczynają boleć od siedzenia. Ja już niestety jestem wiekowym człowiekiem. No więc o tym dopiero pogadaliśmy, buszuj w trawie, zaraz to sobie zrobimy. Dobra, zobaczmy jak teraz się prezentują procenty, czy jeszcze coś tu warto klikać. O kurwa. Ty, jeszcze mamy na jednego 7%, a na drugiego prawie 5%. What? Dobra. Przeważnie zaczynałem o 18, a kończyłem tak koło 20. I przeważnie było tak, że około półtorej godziny... Około półtorej godziny shakesa i potem jeszcze z pół godziny jakieś kulki albo jakieś kalambury, takie rzeczy. Zresztą to można łatwo sprawdzić w Mirale w statystykach. Możemy się założyć o suba. Że średnia moich streamów nie przekracza 2 godzin przed tą przerwą moją. Co ty na to? Tu mamy kogo? Tu mamy... A, to jest Woj, okej. Okay. No ale dobra, na nią jeszcze mamy prawie 5%. Wbijemy 60. Suba dla mnie ok, ale ty masz przecież. Jest, 60, prawie 61. Sprawdźmy. No dobra, inaczej napiszę, kiedyś był stream 4-godzinny. A, no mógł się taki trafić, to prawda. Mógł się trafić taki streamek, ale to był chyba wyjątek. Nie, kolejny lock jest od 70, tak jak mówiłem. Więc teraz mamy utrudnione zadanie. 0,70 na kapitana korsarzy. Malutko. Coś by się tu przydało pozmieniać. Zobaczmy. W sumie to może zbrojownie, bo może się jakaś broń trafić. A jak nie, to chociaż buty albo klata. Ajajaj. Rozrzut ładny, plus 7. Ale niestety nie ma slota. Trzeba zeskipować. Ręka, o zobaczcie, te nam zabierają minus 3 głównych, ale nam dają po 60 boków. Chyba wezmę. Ja nie wiem w ogóle, czy na tych levelach jeszcze... Kurde, szkoda, że bez slota. Na tych levelach to ja nie wiem, czy się nawet bardziej nieraz nie opłaca tych na wszystkie staty brać. Znowu bez slota, zobaczcie, to co nam jest potrzebne akurat. Jesteś top 1? Nie jestem. O, dobra, klata jest w miarę fajna. No jeszcze porolujemy trochę za jakąś ewentualną bronią. Albo butami. To nam zabiera pancerz. Nie, już i tak mam mało tego pancerza. Nie biorę ani tego, ani tego. Dadzą iwet na tygodniu ze szczęśliwymi monetami jako rekompensatę? Serio? A skąd to wziąłeś? O kurwa, ile pancerza na plus. Dobra. To jednak wymianka w takim razie. O, i zobaczcie, i mamy 50 od razu. To też jest istotne, na to też trzeba patrzeć. To jakieś oficjalne info myśli, czy tak sobie napisałeś? I znowu bez dziury, ale ten już nie taki fajny. Tak sobie napisałem? A, to dzięki. To dzięki za legit info. Dobra, to też możemy podmienić. Okej. Na razie tyle niech będzie. Jest ręka, ładnie. W sumie same z ręki potrzebujemy. Żeby zachować... O kurde ty, jak sypło.
Aż dziwny. Zup Elevator? No, możemy zrobić, bo się wzmocniliśmy dość fajnie. Bez kitu. Dobra, niech będzie na razie. Dobra. Trochę golda wpadło w ogóle, ty. Zrobimy tu te ulepki. O, osiągnięcie wpadło. Tu też zrobimy. Niech będzie już te 8-8 chociaż. I dobra, i zrobimy osiągnięcie teraz. Jeszcze się tym zajmiemy. To była taka komenda? Tak. Winek. No i przegrana. Jezu, ja chyba... No nie zrobiłem jeszcze ani razu dwóch winów z rzędu. O, teraz są dwa winy z rzędu. Dobra. Uwaga. Proszę wybrać kubek. Tak, tak. Pupile są od 70, ale... Od 75, ale jak sobie wbijesz 70, to otwierasz następny loch. I tym lochem wbijasz na easy 75. Ja pierdolę, pierwszy raz widzę takie zróżnicowanie na czacie. Ale no, lewy dominuje delikatnie. No i łatwo. Dobra, staty wpadły, golda nie mamy za dużo. Przebrani jesteśmy, powiedzmy. Mogę jeszcze delikatnie gabinet poskipować, jakby mi się miał jakiś trinket trafić. O kurwa, w sumie golda nie mam za dużo. Ty, dobra, to nie. To po prostu jakiegoś locha machniemy. Spróbujemy tego woja. Powinno to paść. Dobra, jest. I tego bossa, on nam też da jakiegoś epiczka. Jakby nam jakaś broń poleciała z locha, to by było w ogóle coś pięknego. Trochę było tych odrodzeń. O, i teraz mamy tą dziwkę. Ta rura jebana. Max, 114 poziom. To jest blok. Ale dobra, najpierw to. A to nie jest woja, myślałem, że to jest woja, to jest zwiat. 110. To powinno jeszcze siąść w miarę łatwo. Dobra. I dostaliśmy epic, który nam nie przyda się, dokładnie, możemy sprzedać. Zobaczmy, ile odrodzeń na niego. Dobra. Siadło, 6-4 prawie. Jak to wygląda? O, ten tym wojem. Jebany. 70 przebił. Tutaj zabójcą. Zobaczmy topkę, bo widzę, że tu już powoli zaczynają działać. Dawalą z wiadem 6-3. Ci 7-7. Nie ma. Nie ma tak dużo. Furor. Ci po 7-7. I tak to takie 60 około. No tak w top 15 serwera jesteśmy w tym momencie. Tak patrząc po levelach tylko. No ale to wiadomo, no jest jeszcze 4 godziny, nie? Dobra, zobaczmy, ile mamy na tą meduzę. Not possible. Tak coś czułem. Dobra, czyli teraz... A, ja golda nie mam za dużo. To też jest problem. I to dość spory. Jakbyśmy ubrali same epiki.
Tu tracimy pancerz i trochę HP, ale no te buty oddadzą. Co byśmy tu ewentualnie jeszcze mogli zmienić? Trochę poroluję za bronią, ale to nie za dużo. Potem do gabinetu za trinketem. I zobaczymy, ile będziemy mieć na nią. Ale powiem wam, że ja zawsze pamiętam, że jak na meduzie się zatrzymywałem tak jakby, to chyba miałem wyższy level. Tak coś kojarzy. Ile mi bronie dają już w ogóle? Jakaś pierwsza lepsza. Plus 7. Plus 2. O, ta mi daje plus 17. Ale nie, bronie tak dużo nie dają, zobaczcie. Ta się musiała z jakimś dużym rolem trafić. Please, ktoś skiptensyw, nie da się streamka oglądać. Mordo, leci song request. Subskrybenci lub VIP-ki mogą dodawać do song requesta. No i co ja ci mogę powiedzieć, no... Możesz kupić subika, zaspamować swoimi ulubionymi nutkami song request i wtedy sobie słuchać tego, co chcesz, nie? Też nie powiem, że to jest jakaś giga dobra nuta, co leciała wcześniej, ale no jest jak jest. Dobra, jeszcze powiedzmy ze 150 grzybków na tą zbrojownię. No nie ma co. Na początku nam ładnie sypnęło, jak wbiliśmy ten 50. O, zobacz, o jest. Jaka broń, Jezu, jak to by siadło na tą meduzę jebaną. Siemanko, Ryfer, witam cię. Ja pierdolę. To jest idealna broń na meduzę, tylko nie ma slota. Tak, to jest Edzio Filipek. Ale to jeszcze za czasów dobrych ten Edzio. Nie za takich, wiesz, jak teraz. Dobra, do następnego epika. No nic, słowo się rzekło. To już skipnę. No nie, jest trinket na 3 staty, ale taki gówno. Plus 11. No muszę na pewno się wyposażyć w same epiki, to w ogóle bez dwóch zdań. Będzie kopoc. Czy nie wolę broń na zręczność? Wiesz co, chyba nie, no można by ewentualnie jeszcze poszukać, zaraz. O, dobra. A, ja golda nie mam. O Jezu, ile to kosztuje. Ja pierdolę. Nie no, to jest prank. Dostaliśmy trinket. Idealny. Z dziurą. To jeszcze za samego golda, bez grzybów, zobaczcie, 14 tysięcy za to. Dobra, zrobię to mawkę, no nie wbijemy dzisiaj tego 70, to w ogóle nie ma opcji. Lusterko zaczęliśmy zbierać, fajnie. Chociaż nie, przecież ja to 14 będę zbierał bardzo długo tą mawką samą. Poczekajcie, dobiję level. A, jeszcze nie dobiłem. Rozumiem. Dobra, 6-4. Nieważne. Myślałem, że szybciej uzbieramy, tak szczerze. Dobra, no to roluję. Kurwa, i mi przeskipowało mi coś, bo już jakieś lagi się zaczynają.
Dzięki za followka, Kowal. Fajny trinket, ale niestety bez dziury. No ja pierdolę. Nie wytrzymam. Jak to się wolno roluje w ogóle. Swoją drogą. Lager, dziękuję ci pięknie za subika z Prime'ika, proszę bardzo. Widać, że jak kolega chciał poprawić humorek. Dzięki, dzięki, oczywiście pięknie. Tak, tak, no buty są, ale to akurat nas jakoś bardzo nie cieszy. To możemy wziąć, bo bocz... A. Jezu, ja golda nie mam, jaki jestem wysrany z golda. Dobra. Ej, zobaczcie, jak zaczyna lagować tak bardziej, to się pojawia, że serwer nie odpowiada, jest tak jakby reset i trochę zaczyna to lepiej chodzić. Znowu trinket bez dziury swoją drogą. Chyba zastosowali tą samą taktykę, co jak nowy backend wprowadzali, jak tak patrzy. Dobra, w końcu. O, i od razu ten wleciał. No i ja chcę dwie z ręki chyba. Chociaż, czekaj, czekaj, najpierw znajdziemy te gemy. I może tą brońkę na zręczność byśmy spróbowali faktycznie jeszcze poszukać. Dobra. Siedzi, już nie mamy golda, także idealnie. No i może jakaś brońka. Nawet zwykła. O, zobaczcie. Kupić to? Może kupię i tak będę szukał. No tu muszę awkę zmarnować. A i tak już tu będziemy się zbliżać ku końcowi, tak wiecie. Dlatego, że... No nie ubijemy raczej. I tak poszło w sumie nie tak źle, ale szczerze mogło pójść lepiej. 200 ponad osób siedzi, może ktoś jeszcze ma jakiegoś prima do wykorzystania akurat. Sprawdźcie tam, czy nie macie czegoś w zanadrzu może, przypadkiem. Tu na wytrzymałość. Ty, no ale rozrzut kosmiczny, nie? Tylko plus 12, to jest mało, ale rozrzut bardzo dobry. Jakby spróbować wziąć tą broń i ewentualnie gemami jakoś tam podreperować zręczność. Chociaż kurde, to jest zwykła broń, a my mamy tą. To nie wiem, czy to się będzie opłacać. Co myślicie? Nie no, musi coś lepszego wlecieć, a najlepiej ta epicka jakby wleciała. Dla mnie lepiej by była broń pod główną z klejnotem pod główną. Tak mówisz, zwiadowca? No mi też tak się wydaje właśnie. Ale weź to znajdź teraz. Żeby się skombiła zręczność, slot i jeszcze duży rozrzut. Ale ta gra mi pluje do dupy. To jest aż piękne. A tu co prawda rozrzut nie jest wybitny, no ale generalnie brońka fajna. No cóż. O! Ej, czegoś takiego szukamy, nie? Coś takiego. Górny prawie 220 plus 20 średnich i z ręka sama.
Tylko muszę Golda wziąć. Dobra, cyk. Zobaczymy, czy to odda w ogóle, bo nie jestem przekonany. Okej. Jest gemik na zrękę. No i sprawdźmy, jak się teraz na tą meduzę procenty prezentują. 0,05. Nie, dobra, poddaję się już na dzisiaj. Stream prawie 3 godziny. Pierdolę. Zwiększyły się z 0,02 na 0,05, no ale... No nie ma co. Trudno. I tak tu jeszcze potem musimy ubić 9, 10. A nie wiem i tak, czy nam to da 70 level. Nie, nie ma co, nie ma co. I tak dzisiaj ładnie polecieliśmy. Dobra, możemy sobie jeszcze ewentualnie trochę klasera poklikać. Powiedzmy tutaj od top 30 do top 100. Żeby jeszcze trochę wycisnąć, bo już damy radę, zobaczcie. My już tych ludzi robimy na spokojnie. Także przelecimy. I dokończymy oczywiście wszystko, żeby nie skończyło się tak jak wczoraj, że kółkiem nie zakręciliśmy albo coś. Musimy o, zobaczcie, no klasera nam sporo wpada. Ile tu ma na przykład taki kef? 55%. No to tyle co my mniej więcej. Azael 56, no właśnie, właśnie. Sportowe 100 grzyba? To możemy zrobić i tak po awce już. Po awce, bo po awce te procenty wzrosną i generalnie na sam koniec możemy zrobić sportowe 100 grzyba. Bo to już i tak bez celu. O, zobaczcie, wbiliśmy się ładnie w rankingu. Okej, może teraz po prostu od top 100 w górę. Polecimy sobie. A nie, bo z Sombe już był, dobra. No i mamy 57% klaserka, okej. Ładnie sfarmiony. Co my tu mamy? Gołymi rękoma kogoś pobić? To możemy w sumie też zrobić. Niech będzie, cyk. Żeby już tutaj wszystko spiąć ładnie. Elevatorek już raczej ciężko, nie ma co dociskać. A ręka na koniec i tak jakimś cudem zrobiliśmy dwa razy. Dobra, lecimy za weczką, nie ma co. Zobaczymy, których koniec końców dobiliśmy. Następne lusterko. Cyk i cyk, dobra. Okej, do kiedy ja mam tu wartę na innych kontach? 2 godzinki niecałe, dobra, to tu też ustawię na 2. Chociaż nie, bo jeszcze zapomniałem. Nie ocenię pilol, na takich streamkach nie oceniam specjalnych. Dobra, tu zrobimy ulepy, żeby już na jutro było z głowy. Pyk. Wyzbyliśmy się z golda, ale mamy 10-10, żeby już gildia się nie denerwowała. Zobaczcie, pierwszy gold, drugi gold. Grzybki, kamień. Expik, o! Teraz goldzik. Znowu goldzik, zobaczcie, mamy już 30 tysięcy. To jest to, o czym mówiłem. Wczoraj nam to przepadło niestety. I znowu 37 700 golda z samych tych. Z samego kręcenia. Okej, na pewno możemy to mogę dobić do 200 w sumie. I na pewno możemy na tą meduzę inty podbić teraz. To już tak pod kątem jutrzejszego dnia. Nawet bym powiedział, że jakoś do 250. No niestety, nie da się statystyk dodać nawet. W tym momencie. A rękę da się zrobić? No, a rękę się da. Wiem, widzę. No już kończymy. Jak widać już streamek nie wytrzymuje.
presji. Kurwa. O, jeszcze trochę do klasera wpadło. O, teraz można dodawać. Dobra. Tak, zobaczymy procenty. Nie będę klikał, ale sobie sprawdzimy. Co my jeszcze... A, to ma rękę, muszę skończyć, bo nie skończyłem. Okej. 10 na 10. Wszystko mamy dzisiaj zrobione, więc dzisiaj nam się udało. Niepokonany też wpadło, więc dodatkowe statystyki. 6. pozycja na serwerze. Póki co, bo wiadomo, że tu jeszcze ludzie pewnie pocisną. Mamy 20:30 dopiero w tym momencie, więc niektórzy pewnie dopiero siadają i zaczynają. Sprawdźmy procenciki. No, teraz na Meduzę prawie 1% mamy. Po tym wrzuceniu tylu golda w statystyk. Także jutro już pada na easy. Ale to już jutro, tak jak wspomniałem. Wszystko. Dzięki wam pięknie dzisiaj za streamka.